Jelenia Góra solidarna i pomocna. Jest przygotowanych dodatkowych około 40 miejsc. W Siedlęcinie robią siatki maskujące dla walczących Ukraińców. My tutaj na miejscu też również możemy w ten sposób chociaż pomóc. Muzyczno-taneczne widowisko w Galerii Karkonoskiej. Dzisiaj łączymy muzykę i taniec. Przed weekendem wita Państwa Paweł Guszała. Zapraszam jak zawsze na serwis informacyjny. W jaki sposób miasto koordynuje pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy? Na co mogą liczyć i gdzie powinni szukać pomocy? O tym wszystkim mowa była w trakcie dzisiejszej miejskiej konferencji prasowej. Jelenia Góra przygotowała 404 miejsca dla uchodźców z Ukrainy. Jak dotąd przyjęliśmy 389 osób. Niestety, przez rozwijający się konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą ta liczba z pewnością jeszcze wzrośnie. Dlatego przygotowywane są kolejne miejsca noclegowe. Tutaj w hali na Sudeckiej jest przygotowanych dodatkowych około 40 miejsc. Jak trzeba będzie, będziemy też zwiększali, będziemy niedługo też uruchamiali następne, czyli na ulicy Wolności. Budynek po dawnym urzędzie skarbowym dostosowujemy, nie powiedzmy przebudowujemy, tylko dostosowujemy do możliwości pobytu tam uchodźców. Tam zakładamy, że będzie w granicach około 150, może troszeczkę więcej miejsc. Niebawem ma zostać otwarty jeleniogórski punkt recepcyjny, gdzie w pierwszej kolejności powinni kierować się uchodźcy przyjeżdżający do naszego miasta. Będzie on zlokalizowany w galerii Nowy Rynek przy Podwalu, tutaj od strony ulicy Podwale. I również w kwestiach komunikacji. Znaczy my udzielamy pomocy wszelkim osobom, które przekroczyły granicę po dniu 24 lutego. Te osoby podlegają pomocy skierowanej przez państwo polskie. Rejestrujemy zarówno te osoby, które potrzebują pomocy miasta, jest zarówno w kwestii lokalizacyjnej, czyli pobytowej, czy także tych, którzy znajdują się w rodzinach prywatnych. Uruchomiony został już numer telefonu dla osób posługujących się tylko językiem ukraińskim i rosyjskim. W ciągu najbliższych dwóch dni powinniśmy uruchomić, czyli już w przyszłym tygodniu, kolejne dwie, ze względu na to, że liczba gości, których mamy na terenie Góry się powiększa, pojawiają się kwestie związane m.in. z tłumaczeniami, załatwiania prostych spraw, również kwestii medycznych. Jak już wspomnieliśmy, do tej pory Jelenia Góra przyjęła 389 uchodźców, z czego aż 211 stanowią dzieci. Każde z nich będzie musiało kontynuować gdzieś naukę. Zacznijmy od dzieci w wieku przedszkolnym. Możemy przyjąć 110 osób. Dzieci trafią do obecnie funkcjonujących grup przedszkolnych, więc tutaj trzeba podkreślić, że będą to grupy mieszane. Grupy te mogą liczyć po 28 osób. Zorganizowaliśmy również specjalny oddział przygotowawczy, oddział przedszkolny, który mieści się w szkole podstawowej numer 15, który może liczyć w zgodzie z przepisami prawa 25 osób. I tutaj chodzi, proszę Państwa, o dzieci wyłącznie z Ukrainy. Teraz o uczniach klas podstawowych i średnich. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, do klas 1-3 w placówkach obecnie funkcjonujących czy działających na co dzień w Jeleniej Górze możemy przyjąć 388 dzieci. Z Ukrainy do klas obecnie funkcjonujących, czyli znowu mamy do czynienia z oddziałami mieszanymi, które mogą liczyć po 29 osób, plus do zorganizowanych oddziałów przygotowawczych, które powstały w szkole podstawowej numer 7, w szkole podstawowej numer 3, w szkole podstawowej numer 13, na wszystkich etapach kształcenia możemy przyjąć 165 osób. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów szkoły średniej, specjalny oddział przygotowawczy dla uczniów wyłącznie z Ukrainy funkcjonuje obecnie w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych imienia Jędrzeja Śniadeckiego przy ulicy Jana Pawła II. Tam możemy przyjąć 25 osób. W sumie do tych oddziałów przygotowawczych, o których wspomniałem, możemy przyjąć 190 osób z Ukrainy. Przypominamy, w Urzędzie Miasta przy ulicy Okrzej 10 znajduje się miejski punkt zbiórki i wydawania pomocy dla uchodźców. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, a w soboty od 10 do 15. Mieszkańcy naszego regionu angażują się w różnego rodzaju akcje na rzecz walczących o wolność Ukraińców. Jedni przesyłają im dary lub wsparcie finansowe, inni
tworzą siatki maskujące. Tak jest w Siedlęcinie, gdzie lokalna społeczność poświęca na to niemalże każde popołudnie. W domu ludowym w Siedlęcinie od kilku dobrych dni praca wre. Okoliczni mieszkańcy spotykają się tu, aby wspólnie robić siatki maskujące dla broniących się przed rosyjską inwazją Ukraińców. Nie tylko wojskowych, ale także ludności cywilnej. To wszystko wyszło w trakcie tego, jak ja oglądając sytuację w telewizji zobaczyłam, jak kobiety w Lwowie właśnie zaczęły robić już na samym początku siatki i pomyślałam, że to jest jednak fajny pomysł. Dlaczego by nie spróbować? Jak tylko okazało się, że ludzie z Ukrainy potrzebują pomocy, postanowiłam razem z moją rodziną, ze znajomymi, że pomożemy w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Zaczęliśmy od zorganizowania zbiórki darów. Bardzo mocno pomogli nam mieszkańcy Siedlęcina, ale też Jeleniej Góry. Przywożą mnóstwo rzeczy, pomagają nam jak mogą, a później przyszedł pomysł z siatkami. Usłyszałyśmy o tym, że jest taka akcja i do tego też się włączyłyśmy. Nie wszyscy są w stanie pojechać na granicę i tam spełniać się jako wolontariusze. My tutaj na miejscu też również możemy w ten sposób chociaż pomóc. Nikogo w Siedlęcinie nie trzeba było przekonywać do wsparcia tej akcji. Od razu zgłosiło się wielu chętnych. Moja reakcja była bardzo pozytywna, w ogóle, że w naszej tutaj wiosce chcą w ogóle pomóc. Więc jak dziewczyny rzuciły hasło, jak tylko miałam dzień wolny, czy właśnie trochę wolnego, to od razu przyleciałam, żeby im wycinać. No i żebyśmy robiły te siatki. No trzeba przyznać, jest to mozolna praca, prawda? Ale jeżeli to ma komukolwiek pomóc, to chyba jest warte tego wszystkiego. Jak widać, w akcję zaangażowało się młodsze, jak i trochę starsze pokolenie. Każdy chce pomóc. Tak, to też nas tak zbliża. Możemy coś wspólnie porobić, częściej się spotkać. Każdy gdzieś jednak znajdzie tą chwilę, jak do tej pory gdzieś tam był bardziej zapracowany. Tutaj koleżanka właśnie wpadła na taki pomysł. No ja stwierdziłam, że fajna sprawa. No i jestem. A gdy siatki będą już gotowe, pojadą na Ukrainę. Pojadą to właśnie specjalnym transportem bezpośrednio na Ukrainę i stamtąd będą rozdysponowane w miejsca, gdzie będzie potrzebne. Postawa godna podziwu i naśladowania. Brawo Siedlęcin. Wczoraj w Galerii Karkonoskiej odbył się koncert zorganizowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Po raz kolejny frekwencja zaskoczyła samych organizatorów. To już kolejny z cyklu muzycznych czwartków, jednak pierwszy w tym sezonie koncert organizowany w Galerii Karkonoskiej. Tytuł Muzyka. I taniec. Idealnie odzwierciedlał przebieg organizowanego wydarzenia. Kolejny raz uczniowie, pedagodzy Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Jeleniej Górze prezentują swoje umiejętności, talenty, a dodatkową atrakcją dzisiejszego koncertu jest występ tancerzy ze Szkoły Tańca Kurzak i Zamorski. Jak widać, koncert przyciągnął wiele osób. Cieszy nas to, będziemy musieli dostawiać kolejne rzędy krzeseł i chyba pierwszy raz od kilkunastu lat na poziomie parteru Galerii Karkonoskiej wszystkie miejsca są w końcu ponownie zajęte. W związku z dużym zainteresowaniem Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Jeleniej Górze zwiększyli liczbę organizowanych koncertów. Te muzyczne czwartki spotkały się z bardzo dużym i ciepłym przyjęciem wśród mieszkańców, dlatego w ciągu najbliższych miesięcy, nawet dwa razy w miesiącu, będziemy tego typu koncerty organizować. Najbliższy koncert w ramach cyklu Muzyczne Czwartki już za dwa tygodnie, 24 marca, również o godzinie 16. Nie może tam Państwa zabraknąć, w szczególności, że tytuł najbliższego wydarzenia to nie tylko klasyka. Zapraszamy Was i w marcu, i w kwietniu, i w maju, i na finał w czerwcu razem z tym pięknym miejscem i z uczniami Szkoły Muzycznej. Czas na skrót informacji. Wczoraj do siedzib spółki Wodnik i Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego weszli funkcjonariusze policji. Ich zadaniem było zabezpieczenie dokumentów w sprawie, którą zajmuje się prokuratura regionalna we Wrocławiu.
Chodzi o zawiadomienie złożone przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącą przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. 14 lutego wszczęte zostało śledztwo w tej sprawie. Niestety prokuratura z uwagi na wstępny etap śledztwa nie udzieliła nam dodatkowych informacji. W lokalnych mediach pojawiła się informacja o tym, że wysypisko w Kostrzycy wstrzymuje przyjmowanie odpadów zmieszanych z budowy, remontów i demontażu innych niż gruz. Skontaktowaliśmy się z władzami Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, aby potwierdzić bądź zdementować tę informację. Jak się okazuje, podjęto decyzję o ograniczeniu przyjmowania tego typu odpadów. Co warto podkreślić, dotyczy to tylko podmiotów gospodarczych. Zwykły Kowalski nadal może zostawić tego typu śmieci na wysypisku w Kostrzycy, oczywiście w przewidzianych limitach. Firmy, które będą chciały zostawić duże ilości takich odpadów, będą musiały udać się do innego składowiska. Od dzisiaj do najbliższego czwartku w kinie Helios będzie można obejrzeć dwie premiery. Animowany film To nie wypada, opowiadający o historii dziewczynki, która wkracza w okres nastoletni. Drugą premierą jest Bunkier Strachu. To produkcja europejska, w której bohaterowie w grze wcielają się w rolę jedynych ocalałych po nuklearnej zagładzie. Pozostałe filmy to Tom i Jerry w ukraińskiej wersji językowej. Kolejna ekranizacja Batmana, animacja Ups 2 Bunt na Arce, przygodowy Uncharted, dramat Cud Guadalupe, polski film biograficzny Sonata, familijne Potworna Rodzinka 2 oraz Sing 2, a także komedia 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. To wszystko na dziś. Proszę pamiętać o jutrzejszych wydarzeniach tygodnia. Do zobaczenia.